już być. I możemy lecieć dalej. Dalej, dalej, dalej. Pięknie. Shit! Sharpshoota! O-o! Dałeś sprzęt zbyty? Już? Już, dobra. Uff. Hanzo, wagateki, wakuraki. Tu, 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 tu. Nice, 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 nice. Dobra. Pięknie. Hello. Aha, przeskoczyć. Pięknie. Pięknie survival, piękną dłonią idzie. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. Nice. Dum 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 dum. Nice, nice. Co to jest? Przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu N-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czas.
Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. No właśnie, my nie możemy wybrać za niego śmierci. Dobra, nic nie mamy, więc... Zidymy. Jest tylko Croft. Lara Croft, a nie diabeł. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Jest tam kto? Rod? Słyszę cię, Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Rod. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Nice. Zwierzynki trzeba zabijać też. Przyda się każdy expa. No what? Zajców tutaj, kurde, od groma było. Oświecenie. Nice. Jest samolot, a my z kolei z racą. Jest i Flara. Okej. Okay. W sumie generalnie mamy tutaj parę możliwości, jakby nie patrzeć, bo można tu i tam. Gdzie ja to przyczepię teraz? Tego nigdzie nie przyczepię, no? Właśnie. Przynajmniej nie tu. Co tam u ciebie, Antifood? Jak tam kolanko?
by był tam. O. O. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanpo. Zdaje się, że ta była przez wiele lat zapieczętowana. To są zapewne grzyby maitake, stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby. No to jest tutaj, okej. Pięknie. Czyli tutaj za bardzo nic nie zrobimy, okej. My sobie obeszliśmy to w tym, w ten sposób, dobra. Widzę. Oh shit. Że tu jest coś takiego. Znajdźki. To należeć do amerykańskiego Marine. Ciekawe, czy było ich na... Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. No musiał się napić, no. Alkoholik jeden. Jak dla mnie nie musiał w ogóle nic pić. Grobowiec mamy w pobliżu. Patrzmy, czy jesteśmy w stanie kurde go zrobić. Tu, 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 tu. No dajesz, dajesz, Lara. Aha. Wie jak za cara rumuńskiego. To była kiedyś część Yamato.
A. To jest taka czasówka po prostu. Nice, nice, very nice. Nie! O kurde, ale żem zważyli to. Czemu nie mogłem tu przeskoczyć? Nani? Teraz, żeby nie zważywić. O. Teraz przeszła. Nice. Piękne. Czy to była część większego kompleksu ruin? Być może. Być może. Dobra, będziemy... Nie, no bo nie mogę się... To jest mapa skarbów? Jeszcze była mapa skarbów. A nie, to było to po prostu. No właśnie. No właśnie. Mhm.
Nie mogę tego zrobić. O? Mapa zaktualizowana. Tu. Grobowiec. Pięknie. Skrzynkę, no proszę. Przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną. Bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Ciekawe. Tu. Okej. A, tylko można jedno, okej. No dobra. Dzisiaj jestem Hoshi, córką Hiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką Słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze,
a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie. A pewnego dnia Słoneczna Królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię. A jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy. Ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania. To zniszczyłoby moją rodzinę. Ale boję się mojej królowej.